Właściwie może najważniejszą rzeczą tej drobnej, małej organizacji to jest inspiracja. To jest to, żeby powiedzieć, słuchaj, nie czekaj, aż będziesz bogaty. Nie czekaj, aż będziesz miał wiele czasu na emeryturze. Wygrasz w totolotka albo będziesz sławny. Dziel się swoim czasem już dzisiaj. Nie czekaj. Bądź nieobojętny. Zdzisław Bielecki, prezes zarządu Fundacji DOM. Fundacja DOM gromadzi ludzi nieobojętnych. I wielokrotnie pod hasłem nieobojętni organizowaliśmy różne wydarzenia. Fundacja prowadzi bogatą działalność na polu dialogu międzyreligijnego i ekumenizmu. W 2001 roku mieliśmy do czynienia z atakiem na Stany Zjednoczone, kiedy dwa wieżowce płonęły, a potem runęły w dół, kiedy był atak muzułmanów w innych miejscach i kiedy trzeba było okazać solidarność, ale również pokazać, że to, co się wydarzyło, nas nie dzieli. Organizowaliśmy koncert Nieobojętni i na tym koncercie śpiewał zespół gospel z Bełchatowa, był zespół klecmerski muzyki żydowskiej, byli Tatarzy, muzułmanie, tańczyli i śpiewali, a potem modlił się i mufti, zwierzchnik Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego w Polsce, i rabin, i ksiądz, i my wszyscy tam obecni na Placu Zamkowym, bo to był Plac Zamkowy w Warszawie. Także my staramy się, jako Fundacja DOM, staramy się łączyć, nie dzielić. I staramy się również mówić o tym, że Polska jest to kraj ludzi wolnych. Każdy, kto chce tu się osiedlić, pracować, założyć rodzinę, a w chwilach próby bronić granic, to zawsze miał i ma miejsce, znajduje przyjaciół. I stąd nasze strony nieobojętni.pl, wolninieobojętni.pl, staramy się łączyć, nie dzielić. Dzieło odbudowy miłości Fundacja DOM jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji w jutrzejszej audycji oraz na stronie dom.org.pl.